myślałam, że nie przyjdziesz. No co ty, no nie zostawię cię samej. Co tam? Muszę ci o czymś powiedzieć. No, co to jest? Dawaj. Co ty taka podekscytowana? No mów! A wiecie co? Ja to chyba biorę tą niebieską. Niebieski jest fajansiarski. Ja biorę różową. A co ty chcesz ubrać? Różową? No, będziesz tragicznie wyglądać. Seria myśli, że siara? Dziewczyny, no ale to co ja w takim razie mam ubrać? Chyba pójdę nago. Słuchajcie, dziewczyny, i tak gorzej niż Basia wyglądać nie będzie. Czy ja usłyszałem, zaraz, usłyszałem nagość? Japa, po co ty się tam w ogóle interesujesz? Nie. Proszę o ciszę. Wiesz co, mi się tak właściwie nie chce iść. Mama powiedziała, że głupio, że nie pójdę chociaż na chwilę, więc zostanę na godzinę, dwie i nara. Wiesz jak jest. No tak. A ty? No, ja to jeszcze nie wiem. Czekaj. Czekaj, czy ty z kimś idziesz? Ej, no kto to jest? Opowiadaj! No, Maciej. Maciej? Ten z C. Ten z C? Ten Maciej? Tak, ten Maciej. Ten najprzystojniejszy Maciej? Ten, który gra w ręczną? Tak. On idzie z tobą na studniówkę? Ja nie mogę, stara. Ej, ale czekaj. Gdzie wy w ogóle rozmawialiście? No, na Facebooku rozmawiamy, no bo on prosił, żebyśmy się nie ujawniali, żeby zostawić te rozmowy online. Cześć, mamo. No, cześć. Coś do ciebie przyszło, nie otwieram oczywiście. To widzę. Miałaś nie jeść słodyczy. Feel brand new. Yeah, I'm wound up in the me step up. I've been waiting all day. End of the game like I'm wearing warm ups. Nah, I don't play. Born with a curse, fake rappers in my universe. That's way. Man to the game, so if you catch me with a stack, that's bay. Cześć, kochani. Dostałam nowe paczuszki. A co jest najlepszego w tych paczkach, to moja kreacja studniówkowa. Już niebawem wrzucę zdjęcia w tej przepięknej sukience. Stara, nie wierzę, że z nim piszesz. No jak nie, jak tak, no. Ja nie mogę. Tylko, że on się nie chce ujawniać. Aha, okej. Okay. No ale dobra, czekaj, pokażę ci. No i no to dawaj, dawaj. Wiesz co? Coś mi tu śmierdzi. Ale co? Czekaj. Co ty robisz, ej? No co? Chcę tylko coś sprawdzić. No weź przestań, co ci śmierdzi? Chyba szatnia męska po WF-ie. Weź, nie rób mi obciachu. Znowu dostałam jedynkę z matmy. Ja dwoje. A gruba co? O, idzie. Z koleżanką. Dwie piękności szkoły. No. No dobra, ale może pogadamy o tym, jaką sukienkę bierzesz na studniówkę? Ja dostałam taką nową sukienkę. Jak widziałeś? Nie, nie widziałam. Gdzie no to? Świetna, na Insta wrzuciłam. Nie widziałam, kurczę, zaraz muszę zobaczyć. A wiecie co, bo ja mam szpilki na studniówkę. I co, ja teraz będę wyższa od mojego partnera. No, ja nie mam z tym problemu. A co z... jak dojeżdżamy? Może jakąś limuzynkę, co? Limuzyna, ale tak. Ekstra! Nie jedz tego. Prosiłam cię tyle razy. Powinnaś trochę schudnąć. No zobacz, jak inne dziewczynki ładnie wyglądają. Na tył. Ej, 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 ej.
Wszystko ok? Tak, a co? Jakaś taka blada jesteś. Jadłaś w ogóle dzisiaj jakieś śniadanie czy coś? Jasne, że jadłam. Wyluzuj. A, właśnie, dziewczyny. Nasz plan idzie jak po maśle. Maciek. Wiesz, po co dniówce, wiem, pójdę do mnie, nie wiem, to będzie godzina. To idziemy? Ale gdzie mamy iść? Ja trochę nie rozumiem. No, na studniówkę, razem. Ale... razem na studniówkę. Jakby... A, sorry, już rozumiem. Sandra, daj mi kilka stówek, daj mi hasło do swojego konta i wiesz, to ona pisała, nie ja. Serio, ja z tobą? Mega. Nasza biedroneczka odleciała.